A na zegarze wybiła godzina 9:32. Jaśmina Nowak przy mikrofonie. Witam Państwa bardzo serdecznie. I moim i Państwa gościem jest dzisiaj dr Jacek Bartosiak, znany słuchaczom Radia Wnet z komentowania spraw z zakresu geopolityki, strategy and future. Dzień dobry. Dzień dobry. Cześć, witam wszystkich. Witam, cieszę się, że jesteś. Jak zapowiadaliśmy, dziś będziemy rozmawiać o kosmosie. No i pierwsze pytanie, jakie się nasuwa. Dlaczego? To oczywiście odpowiedź musiała być długa. Postaram się zrobić to jak najkrócej. Jest kilka powodów. Przede wszystkim taki to jest powód, że kosmos staje się przestrzenią kwestionowaną w rywalizacji mocarstw pomiędzy Chinami, a Stanami Zjednoczonymi i Rosją. I Amerykanie podjęli decyzję o budowie sił kosmicznych w zeszłym roku. Po to, żeby wykorzystać te nowe wysokie wzgórze, czyli wysoką domenę, która kontroluje pole bitwy na Ziemi do uzyskania swoich przewag. No więc Strategy and Future musi się tym zająć, siłą rzecz. To jest jedna rzecz. Druga jest taka, że Strategy and Future, nasze modele symulacyjne wskazują, że jeżeli Chińczycy szybko nie przegrają i rywalizacja będzie się nasilała z podziałem na strefy światowe, to siłą rzeczy, no też w związku z rozwojem technologii, będzie powstawała nowa ekonomia, która będzie oparta też o kosmos, o surowce kosmosu, o produkcję w kosmosie. No i kto będzie arbitrem, zwłaszcza na niskich orbitach Ziemi i w przestrzeni okołoziemskiej, będzie dyktował te warunki, tak jak na Oceanie Światowym dyktuje. No i no wydaje się, że aby mówić w ogóle o strategii, to trzeba mieć jakieś uwarunkowania topograficzne. Czy można mówić o tym, że w kosmosie coś takiego też istnieje, że kosmos ma swoją geografię, że są tam wyznaczone szlaki, jakieś punkty strategiczne, bo wydaje się, że jesteśmy w takim punkcie, gdzie bardzo mało jeszcze o tym wiemy. Jeszcze nawet nie wiemy, jak się tam dobrze poruszać, a mówimy tutaj o strategii czy o jakiejś rywalizacji. Tak, no, Mahan pięknie pisał o Oceanie Światowym, że wydaje się, jak się stoi na plaży, że morze czy Ocean Światowy można poruszać się w każdym miejscu, w każdym kierunku, jak się chce. Ale to jest nieprawda, dlatego że potrzeba kontroli oraz efektywnego zużywania, korzystania z czasu, transportu i paliwa potem, determinuje pewne szlaki komunikacyjne. I tak samo jest w przestrzeni kosmicznej. Przestrzeń kosmiczna polega na tak zwanym pokonywaniu ciągle studni grawitacyjnych. Są też pola radiacyjne. No, nie tak, właściwie dosyć trudne jest żeglowanie w przestrzeni kosmicznej. Wymaga jednostki napędowej delta V, czy tego wysiłku energetycznego delta V, i nie ma tyle paliwa na statkach, żeby latać sobie gdzie się chce, jak się chce, i w związku z tym poruszanie się polega na manewrach Hochmana, czyli w bliskim kosmosie, blisko planety Ziemia i naszego tutaj systemu. W ten sposób się podróżuje po orbitach, wykorzystując siły grawitacyjne. No i uznaliśmy strategię, że trzeba to opisać, dlatego że myślę, że będzie to coraz bardziej rosnąca rywalizacyjna domena. No zresztą, co tu dużo mówić, 15 maja został powołany przez MON pełnomocnik do spraw przestrzeni kosmicznej. Dlaczego? Dlatego, że na współczesnym polu walki, gdy kosmos daje systemy obserwacyjne, to znaczy oczy na polu walki, na niskich orbitach, ale też wyżej, latają satelity, które obserwują te pole walki, ale też już nawet dowodzą. Tak było od pierwszej wojny irackiej, od Zatoki Perskiej od roku 90-91, gdzie widzimy rosnący udział systemów obserwacyjnych z kosmosu, które dają tak zwaną wewnętrzną linię komunikacyjną na planecie. Kto je kontroluje, no widzi coś, nie zawsze, ale w dużej mierze ma szansę przewagi. I dlatego pewnie Polacy też o tym myślą. Ale gdyby wybuchła wojna między mocarstwami, symetryczna, to zaczęłaby się prawdopodobnie od kontroli tej najwyższej domeny obserwacyjnej. I tak samo było kiedyś z powietrzem. To znaczy samoloty w wojsku pojawiły się już ponad 100 lat temu po to, żeby obserwować przeciwnika. Transzeje, ruchy wojsk. Potem zobaczono, że trzeba zwalczać te samoloty, no to broń ofensywna się pojawiła na tych rozpoznawczych samolotach, później defensywna na tych rozpoznawczych samolotach, potem stały się one wyspecjalizowane, stały się samolotami myśliwskimi, potem bombowymi i tak dalej. No, taka sama ewolucja czeka nas w kosmosie, pomimo oczywiście naszej wiary w ludzkość, że to będzie wspólny dorobek ludzkości i tak dalej, i tak dalej. Wydaje mi się, że nie będzie, tak?
będzie rywalizacja najpotężniejszych państw. Tak samo ludzie różnie chcieli kontrolować też ocean światowy, żeby to był wspólny dorobek ludzkości. Natomiast powstaje zawsze dylemat, kto inwestuje to i kto za to płaci i kto utrzymuje. No, zazwyczaj jest jeden arbiter i on dominuje mniej więcej... No właśnie powiedziałeś też, a w sumie napisałeś w swoim tekście, że ten, kto będzie kontrolował te niskie orbity Ziemi, będzie kontrolował przestrzeń kosmiczną, kto będzie kontrolował przestrzeń kosmiczną, ten będzie kontrolował Ziemię. I teraz jeszcze dodałeś tam, że ten, kto będzie pierwszy, ten nie dopuści nikogo innego. No, to już nawet trochę użyłem słów chińskiego szefa programów lotów kosmicznych na Księżyc, który, no bo generalnie struktura topograficzna kosmosu i przestrzeni kosmicznej powoduje, że jeżeli ktoś będzie pierwszy tam arbitrem, ustanowi zdolności bojowe, zwłaszcza na niskich, średnich orbitach, to może uniemożliwić dostęp komuś innemu i nie ma nagrody za drugie miejsce w kosmosie i dlatego Trump, wystarczy posłuchać, co Trump mówił, na YouTubie można obejrzeć, gdy podpisywał rozkaz o powołaniu sił kosmicznych USA. Na czym polega to? I tak rzeczywiście jest, chociaż zobaczymy, bo historia ludzkości to jest historia wyścigu, w zbrojeń można powiedzieć. Dawid, Goliat, prawda, pancerz przeciwko manewrowości, dostęp przeciwko broni pozycyjnej. I pewnie tu też będzie miało wiele odsłon. Na tą chwilę jest tak rzeczywiście, że kto by zajął średnią orbitę i kontrolował ruch międzyorbitalny na średniej orbicie, bo znaczy, niskie orbity jest wiele, tak, ale do pewnej wysokości, to może wpływać na to, co się dzieje na polu walki na Ziemi. Z czasem, wraz z rozwojem technologii, pewnie to się przeniesie. No ja uważam, że ten na przykład przestrzeń okołoksiężycowa będzie kontrolowała los Ziemi, ale no to jest jakaś pieśń przeszłości. Czy to teraz może być tak, że ta rywalizacja, o której się mówi między Chinami, Stanami Zjednoczonymi, ona będzie bardziej przeniesiona na rozwój nowych technologii? Tak, wydaje mi się, czy tak na pewno będzie, to zobaczymy, ale wydaje mi się, że jeżeli ktoś byłby naprawdę patriotą amerykańskim i chciał zmierzyć się w sposób odpowiedzialny i zbudować nową przyszłość dla Stanów Zjednoczonych i nową ekonomię, to będzie to dotyczyło nowych technologii. No a część z tych nowych technologii dotyczy korzystania z kosmosu, jak chociażby na przykład internet z kosmosu, tak? Co nie jest sprawą przyszłości, tylko wystarczy posłać Ilona Muska. Albo na przykład energia kosmiczna, nie kosmiczna, tylko słoneczna, gromadzona najpierw na satelitę i później w wiązce puszczana na Ziemię. I to też, zapewniam Państwa, nie jest wcale science fiction, tylko nie tylko Chińczycy w ciągu kilku lat będą to testować, zdaje się, w Chongqingu albo w Chengdu, w Syczuanie, ale też prawdopodobnie Amerykanie mają te zdolności, już mają ten swój samolot orbitalny, kosmiczny i prawdopodobnie on ma te zdolności. Czy jak oceniasz ten wyścig kosmiczny, obserwujesz pracę Chin nad tym, co się dzieje, to, że ostatnio wylądowali? Wiem, że to nie tak do końca się mówi, po ciemnej stronie Księżyca. Tym, co zaczęły robić Stany Zjednoczone, bo wydaje się, że już po takiej stagnacji, która trwała kilka dobrych lat, teraz właśnie i z wypowiedzi Trumpa, i z tego, jak się obserwuje politykę Stanów Zjednoczonych, oni również zauważyli, że to może być bardzo ważna domena. Kto twoim zdaniem w tej rywalizacji w najbliższym czasie może wygrać? I nie pytam się tutaj o to, co myślisz, tylko o to, jaka jest twoja intuicja, jakie masz odczucia. No i to jest bardzo trudne pytanie co do odczuć i intuicji. Amerykanie oczywiście mają przewagi, ale czy wygrają ostatecznie, to szczerze mówiąc nie wiem. Dlaczego? Dlatego, że Amerykanie, gdy była zimna wojna z Związkiem Sowieckim, mieli wielką strategię i rywalizacja napędzała ich. Prawda? Mieliśmy program Apollo, nawet później były pomysły Marsa, był nawet program wojen kosmicznych, który właśnie polegał na kontroli niskiej orbity i zestrzeliwaniu wrogich przeciwpocisków i braku antydostępowości w kosmosie. To, o czym mówiłem na początku. A potem utknęli, to znaczy upadek Sowietów, nic się nie działo i utknęli ze swoimi wahadłowcami, które były nieekonomiczne. Na niskiej orbicie, jakieś tam ogólne badania, niewiele się działo. To się ostatnio zmieniło, przede wszystkim dzięki takim ludziom jak Elon Musk, Jeff Bezos, w śmiałkach, ryzykantach, tak jak Kolumb, czy Vasco da Gama, czy Henryk Żeglarz, którzy wydają własne pieniądze i to może opowiedzmy trochę, bo oni też mają, to są tak naprawdę tacy przodownicy, można powiedzieć, hegemonii o ujarzmianie tej przestrzeni kosmicznej, ale mają dwie nieco odrębne koncepcje i pomysły na to. Możemy trochę opowiedzieć słuchaczom. No tak, to jest właściwie piękna opowieść i zupełnie inna niż chińska, o czym też chciałbym może później powiedzieć.
Otóż Elon Musk chce uczynić z nas gatunek międzyplanetarny, mówiąc najkrócej, i uważa, że do tego jest potrzebne opracowanie technologii, jak na przykład wielorazowego użycia boostera i w ogóle rakiet nośnych, i po to, żeby nie zużywać ich za każdym razem, tak jak NASA używa, no w ogóle wszyscy używają. Czyli żeby latać w kosmos i wracać, tak? Tak, ale przede wszystkim, żeby rakieta startowała i lądowała, tak, a nie zużywała się przy powrocie z atmosfery, w atmosferze. Ale też, żeby latać na Marsa, no, też na Księżyc, żeby generalnie eksplorować ten kosmos, żebyśmy się stali tak jak chyba marzyli Portugalczycy z Półwyspu Iberyjskiego, żeby dostać się do tych zasobów Azji jakąś drogą i to zrobili. Z kolei Jeff Bezos jest zakochany w książce O'Neilla, The High Frontier, który postulował, to był taki wielki naukowiec amerykański, współpracował z Reaganem, który napisał taką książkę, która ukształtowała mózgi wielu marzycieli kosmosu, powtórzę, The High Frontier, który mówił o tym, że można zbudować gospodarkę wokół Ziemi, nie na Ziemi, odciążając ją od klimatu, od tych zagrożeń klimatycznych i odciążając ją. No przede wszystkim też produkcja w kosmosie ma też swoje zalety, próżni i tak dalej. I mówił o punktach libracyjnych. To wytłumaczmy jeszcze słuchaczom Radia Wnet, czym są punkty libracyjne. To są w każdym uku, to wynika z astrofizyki. Między ciałami niebieskimi zawsze są punkty, gdzie siły grawitacyjne się równoważą, czy wzajemnie kasują. Proszę mi wybaczyć, nie jestem fizykiem, ale no tak to rozumiem, że tak mi przekazywano i tak wyczytałem, że tak to jest. I tam nie trzeba zużywać paliwa, żeby utrzymywać prawie, bo one nie są perfekcyjne. Jest radiacja kosmiczna, są mikroasteroidy. Ale generalnie są punkty, gdzie nie trzeba zużywać napędu, żeby się utrzymywać w nich. I czyli to jest potencjalne miejsce stałych stacji bojowych czy miejsc produkcyjnych. Innymi słowy, że Bezos chce jak gdyby stworzyć ekonomię opartą o Księżyc, o przestrzeń około Księżyca, o punkty libracyjne. Trudno jest mi oceniać, jak jest bardzo zaawansowany. Elon Musk wydaje się być bardzo, bo rzeczywiście jeszcze w maju będzie startował ten Starship jego rzeczywiście przechodzi różnorakie próby. I jest to imponujące. Natomiast brakuje wielkiej wizji i brakuje wielkiej strategii. Bo nie jest tak, w Ameryce, takiej wojskowej, czy tak jak było za czasów Kennedy'ego. Natomiast Chińczycy mają tą strategię i Chińczycy traktują, jak gdyby nie jest tego napięcia takiego, co to jest właściwie przestrzeń kosmiczna, czy zdrowek ludzkości, tylko Chińczycy dokładnie traktują to tak jak wielcy odkrywcy. To jest geografia, gdzie są zasoby, trzeba być wojskowo, trzeba dostać się do helu, do wody, do różnych pierwiastków. I tak robią. I dostanie się, wylądowanie po niewidocznej stronie Księżyca, to dla wyjaśnienia tej, proszę Państwa, której nigdy nie widać z Ziemi, było dużym osiągnięciem w styczniu 2019 roku, a równie wielkim było to, żeby utrzymać kontakt z misją na niewidoczną stronę Księżyca, należało w punkcie libracyjnym za Księżycem, to jest punkt bodajże L2, umieścić satelitę komunikacyjnego, i to Chińczycy zrobili. To a propos braku innowacyjności chińskiej i tego, czy oni nic nie potrafią robić. Ale jednocześnie Ameryka potrafią. Ma Elona Muska i ma Jeffa Bezosa. Ale faktem jest, że ja nie, szczegóły dopiero też będę poznawał tego, ale Chińczycy też mają prywatne, jakkolwiek to brzmi w Polsce, mają bardzo dużo prywatnych startupów w kosmosu i niektóre robią imponujące postępy. Tutaj polecam wszystkim dyskusję, która była w ABC o kosmosie między Everettem Dolmanem i innymi rozmówcami. Można to sobie wygooglać, i gdzie tam, bo oni podają przykład, jak chiński prywatny biznes też robi startupy. Może nie takie jak Elon Musk i SpaceX, ale... też tutaj chyba, żeby oddać już uczciwość, to trzeba powiedzieć, że Elon Musk mało by zrobił, gdyby nie pomoc NATO i tych naukowców, którzy tam byli, to jednak przy współpracy z nimi udało się jakoś to pchnąć do przodu i zacząć w ogóle całą tą opowieść. To prawda, ale no, trzeba przyznać też, że no, zaczynał, chyba nie miał dużego pojęcia o lataniu, pokonywaniu atmosfery. No ale miał charyzmę i umiał przekonać do siebie ludzi. Tak, więc na pewno jest to wielkie, bo jestem pod ogromnym wrażeniem, jak pokonał inercję systemu i ludzie uwierzyli w niego, w tym inżynierowie, no proszę sobie wyobrazić, którzy musieli podpisać z nim kontrakt, uwierzyć, że facet to chce zrobić i naprawdę możemy bez
właściwie z wojsk sił zbrojnych czy NASA latać w kosmos. Tak? No to jest cud. I oni to robią. I to jest naprawdę niesamowite. I w tempie, jakim testują kolejne silniki, systemy, pojazdy, jest imponujący. To przypomina rzeczywiście mi, to musiał być tak musiał kiedyś duch wyglądać Europejczyków. W ciągu tych kilkuset lat wielkich odkryć i kolonizacji świata, tak, śmiałków, szaleńców, trochę wariatów, którzy tracili majątki, zdrowie, zyskiwali coś, tracili tamto. No to jest ten szalony czas wielkich przygód Europejczyków w świecie, tak. I to Elon Musk mi przypomina takich ludzi, tak. A czy jest tak, że można w jakikolwiek sposób porównać strategię, nie wiem, strategów mas lądowych albo oceanów właśnie i przełożyć je na kosmos? Czy to jest jeszcze taka materia, o której nic... No tak, tak, to jest... Tak, myślimy o tym, bo rzeczywiście w Eurazji dominował ląd, dopóki Europejczycy nie podporządkowali Oceanu Światowego. Później Amerykanie przejęli ten ocean światowy, ale żeby być obecni w Eurazji, to jest bardzo ważne dla bezpieczeństwa państwa polskiego, więc pozwolę sobie to dokładnie wyjaśnić. Amerykanie muszą kontrolować Pacyfik i Atlantyk, żeby mieć linie dostępowe, linie komunikacyjne do Eurazji, do Greenlandu, Eurazji, a najlepiej jak najdalej w głąb, w tym do nas, o co się tak boimy. Muszą mieć dostęp szybki. Zajmuje to czas i kosztuje. I problem polega na tym, że mocarstwa, które kwestionują Stany Zjednoczone, jak Rosja i Chiny, mają krótkie linie komunikacyjne i wystarczają system dostępowy, żeby wygrywać. I Amerykanie mają straszny problem z utrzymaniem wystarczających gwarancji bezpieczeństwa w Eurazji, w tym wobec nas, ale w szczególności na Pacyfiku. I będą, jestem przekonany, w związku z tym, że kosmos, przeniesienie rywalizacji do nowej domeny, gdzie nie sięga generalnie systemy suwerenności tych państw, jak Chiny i Rosja, ale też systemy technologiczne nie sięgają tam wojskowo aż tak łatwo, to Amerykanie będą mieli pokusę, żeby przenieść tą rywalizację do kosmosu, bo kosmos przywraca im wewnętrzną linię, jeżeli kontrolują go, niskie orbity zwłaszcza, wewnętrzną linię komunikacyjną dla systemu obserwacji i komunikacji, transportu wojskowego, przede wszystkim przenoszenia uzbrojenia i uderzania stamtąd bardzo szybkiego, tak? W szczególności, jeżeli hipersoniczne pociski zostałyby opracowane ostatecznie. I to zmienia niekorzystną tendencję, odwraca niekorzystną tendencję Oceanu Światowego, czy Imperium Oceanu Światowego. I dlatego powołali Space Force Amerykanie. Dokładnie z tego powodu. A jaką wartość, nie wiem, astropolityczną w tej przestrzeni ma Ziemia w takim razie? Ogromną. No, na Ziemi się wszystko zaczyna, jest podstawą operacyjną. Chodzi o dominację nad Ziemią. Chodzi o to również, że z Ziemi się startuje. No, określone są linie komunikacyjne, z których można miejsca i później linie, inklinacje, z jakich się startuje na wschód, na zachód, na północ, na południe, na orbity. To ma ogromne znaczenie. Tak? Też miejsca mają bardzo różne znaczenie dla spalania paliwa przy pokonywaniu atmosfery ziemskiej, więc też są kluczowe miejsca. Ja powiem na przykład o Europejczykach. Europejczycy mają największy problem z dużych mocarstw, dlatego że położeni są geograficznie w najkorzystniejszym miejscu do wynoszenia w przestrzeń kosmiczną i de facto korzystają z tego powodu z byłych kolonii francuskich, w Gujanie francuskiej na przykład mają miejsce startowe. I to jest wszystko fajne, bo ekonomicznie może się wszystko zgadza, komercyjnie to jest w ogóle dobre miejsce do startu, tylko no co by było, gdyby była wojna. Czy Europejczycy mieliby dostęp do Gujany francuskiej. Więc no, takie to Amerykanie mają na swoim terytorium, Chińczycy mają na swoim terytorium, Rosjanie też mają na swoim terytorium różnorakie miejsca startowe, sporty kosmiczne. Więc to ma ogromne znaczenie. Ogromne ma znaczenie też kontrola Oceanu Światowego, bo też kontakt komunikacyjny z satelitami na orbitach też musi być czasami dokonywany z okrętów i statków, więc zaczynamy tą przygodę w Strategy and Future, bo co tu dużo mówić, no wygląda na to, że jeżeli któraś strona szybko nie przegra, będziemy mieli weaponizację, czyli militaryzację kosmosu. Tak. A w jakiej perspektywie czasowej to może się wydarzyć? To się już dzieje teraz w każdej chwili, no, codziennie. Samolot orbitalny wylądował, tam coś wystartowało. Chińczycy wypuścili rakietę Długi Marsz znowu na orbitę. Każdy start rakiety i umieszczenie nowego satelity zadaje pytania, czy na przykład nie ma zdolności orbitalnych, czyli nie jest w stanie ten satelita niszczyć w sposób pośredni lub bezpośredni satelitów przeciwników obserwacyjnych, tak?
to się dzieje, no po prostu już, to znaczy już ta rywalizacja na zdolności już zaczyna trwać, tak. To jeszcze na zakończenie możemy zdradzić twoim fanom, słuchaczom Radia Wnet, że dostałeś propozycję napisania wspólnej książki z Georgem Friedmanem. Tak, dostałem, tak. I być może tak powstanie, być może, to jest długa droga, powstanie książka właśnie o tym, o czym mówimy. Wspólna z Georgem Friedmanem, tak, ale to jest za wcześnie, żeby jakoś szczegółowo o tym mówić, bo to dosyć świeża sprawa. Bardzo serdecznie dziękuję za rozmowę. Gościem Radia Wnet był dr Jacek Bartosiak, ekspert do spraw geopolityki i częsty gość Radia Wnet, a my, drodzy Państwo, też zaczynamy tę opowieść o kosmosie. Będziemy z jakąś częstotliwością zapraszać różnych gości. Będziemy opowiadać właśnie o tym w wymiarze geopolitycznym, tej wielkiej strategii dużych mocarstw, ale też o takich, można powiedzieć, ciekawostkach, o tym, jak, co to znaczy zaśmiecać kosmos. Na przykład jest taka ciekawostka, że jak drobinka na przykład farby, która się może odczepić od rakiety przy zderzeniu z prędkością 27 tysięcy kilometrów z jakimkolwiek ciałem obcym, może wywołać ogromne skutki w tym kosmosie. I właśnie o takich ciekawostkach będziemy opowiadać, ale to już w najbliższym czasie. Ja bardzo serdecznie dziękuję ci za rozmowę. Dziękuję bardzo.